dobra, bo... Paweł, jesteś zadowolony z tego, co pokazałeś? Jakie swoje mocne cechy chciałeś pokazać trenerom? Moje mocne cechy, dynamika, uwaga, zbiórka, przegląd pola. Udało się? Moim zdaniem tak. Okay. Wykorzystałem siebie na 100%. Dobra, dzięki. Kuba, za tobą draft. Pokazałeś się trenerom, jakie mocne swoje cechy chciałeś pokazać i czy się udało? No nie udało mi się pokazać mojego rzutu z dystansu, ale jestem zadowolony, bo zdobyłem kilka punktów. Widziałem mocna obrona, to chciałeś pokazać? Mocna obrona, było tam kilka takich sytuacji. Przycisnąłem to szybko na koźle rozbijającego, ale jestem zadowolony. Tak. Radek, za to był już meczyk i testy. Powiedz, jakie swoje mocne strony chciałeś pokazać trenerom? No nie udało się pokazać chyba wszystkich dobrych stron. Myślę, że jedynie obronę. Najbardziej pokazałem dobrą, ale jeszcze przede mną co najmniej, nie wiem, w sumie dwa mecze. Najmniej jeden, myślę, że teraz coś pokażę. Tak. Bartku, za tobą już mecze i testy. Powiedz, jakie swoje mocne strony chciałeś pokazać trenerom? Moje najmocniejsze strony chciałem pokazać: szybki atak, rzut i penetrację. Okej, udało się pokazać? Zdążyłeś? Zobaczymy po wynikach wieczorem. Dobra. W jakim pikiem stanę. A jak oceniasz? Top 5, top 10? Jak oceniasz? Top 3? Z mojego doświadczenia lepiej nie planować, okay. Lepiej iść na żywo. Dobra, Bartku, za tobą draft i testy. Powiedz, jakie swoje mocne strony chciałeś pokazać trenerom? Okej, udało się to wszystko pokazać? Zdążyłeś? No tak, średnio. Okej, dobra. Jak oceniasz? Top 5, top 10, top 20? To 30. Okej, dobra, dzięki.